Jerzy Menzel to niezwykła postać nie tylko czeskiego, ale i światowego kina. Zasłynął przede wszystkim jako twórca filmów na podstawie doskonałej prozy Bogumiła Hrabala. Za Pociągi pod specjalnym nadzorem dostał Oscara. Na toruńskim festiwalu twórca odebrał także nagrodę specjalną za otwieranie horyzontów i wkład w kinematografię. It's a big surprise. Ta nagroda to dla mnie wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałem się także, że to będzie aż tak uroczyste. Dziękuję bardzo. Jak się okazało, Jerzy Menzel dla publiczności Toffee Fest to postać w kinie wyjątkowa. Jest wybitnym twórcą kina czeskiego, nowej fali czeskiej. Jest dla mnie... Nie wiem, ja w ogóle przepadam bardzo za kinem czeskim. On jest wybitnym przedstawicielem tego gatunku. Jerzy Menzel jest osobą niezwykle skromną. Najbardziej ceni to, że jego filmy cały czas są oglądane i wzbudzają zainteresowanie. Każda cena jaksi takim ujściem, że to, co dělám, nedělám zbytecznie. Ja jestem przede wszystkim zadowolony z tego, że to, co robiłem, miało sens. I nie robiłem tego na próżno. Najważniejsze, że ludzie chcą oglądać moje filmy, że nie jestem zbyteczny. Toffee Fest oczekuje na jeszcze jedną wielką postać światowego kina, Irlandczyka Jima Sheridana, reżysera Mojej lewej stopy i W imię ojca.